Na Opolszczyznę przybyła kilkuosobowa delegacja przedstawicieli niemieckich rolników z organizacji i instytucji rolniczych. Celem wizyty jest współpraca ze Związkiem Śląskich Rolników oraz władzami regionu. Goście spotkali się z wicewojewodą i członkiem Zarządu Województwa Opolskiego. Dziś i jutro odwiedzą też rolników w gminie Głogówek. Problemy mit gewissen Ausprägungen europäischer Landwirtschaftspolitik. Głównym celem jest znalezienie wspólnej, właściwej polityki rolnej. Mamy problemy i tak jak wy, protestujemy. U nas chodzi o konkurencyjność, a u was o niekontrolowany import zboża. Ważne jest jednak nawiązanie współpracy w rozwiązywaniu problemów. Chodzi o to, aby gospodarstwa rolne mogły dobrze funkcjonować i o to musimy razem zabiegać. Gemeinsam sind wir aber auf der Suche nach einer vernünftigen. To jest jakaś wymiana myśli, wymiana informacji, ale także poznawanie fantastycznych ludzi, którzy, jak się okazuje, w czasie tego spotkania odgrywają bardzo istotną rolę, jeśli chodzi o rolników i ich organizacje, reprezentatywne organizacje na terenie Niemiec. Potrzebna współpraca związków organizacji rolniczych, potrzebne jest wspólne stanowisko i wspólne oddziaływanie na polityków krajów Zjednoczonej Europy. Bez takiej współpracy pojedyncze działania nie przyniesie pożądanego przez rolników sukcesu. Żeby móc działać, trzeba się lepiej znać. Myśmy się znali, owszem, ale nie na tyle i myślę, że ta okazja, ta możliwość teraz jest, kiedy oni są tutaj i mają porozmawiania nie z jedną, dwoma osobami, ale mają możliwość i obejrzenia gospodarstw, i porozmawiania z władzami, i porozmawiania z nami, przedstawicielami związku i tak dalej. Także myślę, że bez wątpienia zaowocuje to, w jaki sposób widzę po ich twarzach i po ich rozmowach, że oni też snują wobec nas plany.